Loża Radiowa. W studiu Loży Radiowej są już nasi goście, pani Violetta Frankiewicz, czyli Stowarzyszenie Tarnowiec Wczoraj, Dziś i Jutro. Dzień dobry. Bardzo miło. Oraz Andrzej Buchowski, członek Stowarzyszenia. Skoro podkreśliłeś, że to pani prezes, to Andrzej Buchowski, członek Stowarzyszenia Tarnowiec. A także przyjaciel wsi Tarnowiec. Proszę bardzo, dzień dobry. To najpierw zlokalizujmy Tarnowiec. To gdzie? Tarnowiec, gmina Lubrza, powiat brzeski. Blisko miejscowości Mąkoszyce, może taki wskaźnik będzie. 20 km od brzegu. No to nie tak daleko. Nie tak daleko i trzeba zaplanować sobotę i podjechać do Tarnowca, tak? Bo drugi festiwal muzyki alternatywnej Tarnogranie w tę sobotę. Jak najbardziej. Serdecznie zapraszamy. Zapowiada się wiele atrakcji. Gwiazdą tego festiwalu będzie zespół Hurt, ale przed tym zespołem 12 zespołów amatorskich, które mają szansę zmierzyć się z publicznością i z jury, które będzie oceniało, a nagrodą jest możliwość nagrania materiału w profesjonalnym studiu, być może na płytę, czego życzymy wszystkim młodym wykonawcom. Alternatywna muzyka na wsi, czyli to nie tylko disco polo żyje na wsi. Są takie stereotypy, że mieszkańcy na wsi słuchają disco polo. Nieprawda. Jest tam dużo ludzi młodych, wykształconych, którzy przyjechali po prostu z miasta, żeby zamieszkać na wsi, którzy słuchają właśnie muzyki alternatywnej. Jeździmy na koncerty, uczymy tego nasze dzieci. Również z nami jeżdżą pod namioty na koncerty i po prostu chcielibyśmy utworzyć swój własny festiwal, żeby też ludzie chcieli przyjechać do nas. A jest nas kilka osób, które po prostu są zaangażowane, mamy potencjał, jeżeli chodzi o organizację imprez, bo bardzo dużo imprez organizowaliśmy wcześniej i dlatego właśnie muzyka alternatywna u nas na wsi w Tarnowcu. No widzę, że macie nawet własny zespół. Mamy. Petarda. Petarda jest to zespół naszych dzieci, które grają muzykę alternatywną, covery. No proszę bardzo. Proszę bardzo. No, ale też warto chyba wspomnieć, że pomysłodawca, jeden z pomysłodawców festiwalu, Grzegorz Tokarczyk, no też ma dokonania i też... Tak, grał kiedyś w kontrze. Był perkusistą zespołu Kontra, Grodkowa. Ja może dodam, że jak usłyszałem o tym, że wymyślono w Tarnowcu to, żeby zorganizować festiwal muzyki alternatywnej, to powiedziałem, że kaktus mi na ręce wyrośnie. No i w zeszłym roku odbyła się pierwsza edycja. Ja w tej chwili mam całą plantację kaktusów, no i mogłem zrezygnować z pracy i utrzymywać się z tego i dzięki temu mogę jako wolontariusz też włączyć się w organizację tego festiwalu. Alternatywa pod namiotem, alternatywa w sali ośrodka kultury. Jak to się będzie odbywało? Powiedzcie o szczegółach. To jest na świeżym powietrzu, na profesjonalnej scenie, z profesjonalnymi akustykami. Czyli dobre nagłośnienie. Dobre nagłośnienie, tak. Mamy telebim, na którym mamy zdjęcia zespołu, które występują, sponsorów, organizatorów, oczywiście państwa też logo się tam umieści właśnie na tym telebimie. Dziękujemy bardzo za wsparcie medialne, tak. Ponieważ polityka informacyjna jest niezwykle ważna, bo każdy festiwal potrzebuje publiczności. Oczywiście. Ważnym elementem też uważam, że jest to, że panie ze wsi gotują dla zespołów. Dania swojskie, ciasta, zupa wegetariańska, zupa mięsna, więc w tym momencie to też jest taki fajny klimat nasz, wiejski, swojski. Ale wegetariańska musi być, bo jak się tak zwana straight age'owa grupa znajdzie, no to mięsa nie zjedzą. Dokładnie. No ale wszyscy, którzy przyjadą, goście festiwalu, czyli publiczność, też może liczyć oczywiście na pyszny wiejski catering. No warto wspomnieć, że impreza jest oczywiście darmowa. Pole namiotowe także darmowe. Fantastyczna atmosfera, fantastyczni ludzie. Czyli można zostać w Tarnowcu na dłużej, tak? Można zostać, tak jest. A jest po co zostać w Tarnowcu? Co Tarnowiec ma do pokazania? Przede wszystkim fajna atmosfera, fajni ludzie, przyjaźnie nastawieni do wszystkich ludzi, którzy przyjeżdżają zobaczyć Tarnowiec. Mamy ogród marzeń i wspomnień, który sami utworzyliśmy. Mamy pomnik poświęcony osobom, którzy zginęli na wschodzie. Wszystko tam dla mnie jest fajne. Jest też w wiejskiej sali jest wystawa dokonań Stowarzyszenia Tarnowiec Wczoraj, Dzisiaj i Jutro, bo to stowarzyszenie od 5 lat organizuje mnóstwo imprez i ja trafiłem do Tarnowca dzięki pracy w telewizji, pojechałem tam zrobić reportaż. No i jak się okazało, materiału było na tyle, że byłem w stanie zrobić 2 reportaże, z czego jeden bardzo, bardzo długi, a i tak nie byłem w stanie pokazać choćby drobnego ułamka tego, co tam się dzieje, bo jest to niezwykle aktywna społeczność. No i myślę, że taki duch tego, że większość tych mieszkańców to są potomkowie repatriantów ze wschodu.
sprawia, że starają... No w powiecie brzeskim to właściwie standard. Tak, i starają się sprawić, żeby ta wieś była taką małą ojczyzną, żeby z niej nie wyjeżdżać w poszukiwaniu czegoś dobrego, tylko żeby w tej wsi znaleźć wszystko to, czego potrzeba do życia. To jest duża wioska? Nie, wioska aktualnie jest 389 mieszkańców, czyli niecałe 400 mieszkańców, ale tak jak Andrzej powiedział wcześniej, że to są ludzie, którzy się znają z pokolenia na pokolenie. Ja tam nie jestem stamtąd, ja po prostu przyjechałam do Tarnowca, ale przyjęli mnie jak swoją i bardzo mnie to cieszy. Jestem z tymi ludźmi bardzo zżyta, wszystkich tam znam w tej miejscowości. Jest naprawdę bardzo, bardzo fajna atmosfera, życzliwa, rodzinna. Za chwilę naszych gości zapytamy o szczegóły związane z festiwalem, czyli o której, kiedy, a no i kto zagra. Wracamy do rozmowy z Violettą Frankiewicz i Andrzejem Buchowskim na temat festiwalu, drugiego festiwalu muzyki alternatywnej Tarnogranie, który już w najbliższą sobotę w Tarnowcu. O której startujecie? Startujemy o godzinie 14. Festiwal składa się jakby z dwóch etapów. Pierwszy etap to jest etap konkursowy, który trwa od godziny 14 do godziny 20. Natomiast o 20 zaczynają się występy. Będzie fire show, a następnie później hurt. A po hurcie Szelki Cover Band i DJ, który będzie przygrywał dla wszystkich uczestników. Czyli zabawa do rana. Zabawa do rana. Można nie spać, także pole namiotowe to właściwie tak tylko na niedzielę może. A ta Szelka Cover Band? Szelki Cover Band. Tam właśnie gra ten Grzesiu Tokarczyk z naszej miejscowości, też jest właśnie perkusistą. I to są nasi znajomi, którzy pomagają nam, żeby zabawić. Dużo coverów, jak sama nazwa wskazuje. Słuchajcie, muzyka alternatywna to jest dość szerokie pojęcie. To może o muzyce alternatywnej najbardziej niech mówi jedna z pomysłodawczyń, no ale ja myślę... Kręci trochę głową. No ale ja myślę, że muzyka alternatywna to bardzo szerokie pojęcie, tak, ale... między Fever Ray a Sonic Youth to w zasadzie wszystko można wrzucić. Alternatywne. No i bardzo dobrze. Poza Budką Suflera oczywiście. No i bardzo dobrze, ale z drugiej strony można na to spojrzeć tak, choćby biorąc pod uwagę dobór repertuaru i to, że na koniec będzie przygrywał DJ, że po prostu warto mieć jakąś alternatywę. Zwyczajnie, wybór. Tak? Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, bo wystąpi 12 zespołów. Będą zespoły bluesowe, będzie zespół, który jest bębniarski z pokazem tanecznym. Jest zespół metalowy. Reggae. Czyli przegląd styli i gatunków. Miks, a wszystko w szczerym polu. Ja nieświadomy tego, że już pole kukurydzy zostało wykoszone w tym roku. Mówiłem, że obok pola kukurydzy, bo w zeszłym roku było, ale kawałek dalej też można znaleźć pole kukurydzy, a jak wiadomo w kukurydzy można niejedno przeżyć i niejedno znaleźć. A jak pójdą w szkodę? To szkoda. Jest ryzyko, tak? A jak udało się rok temu? Duża była frekwencja? Myślę, że około 800 osób, takich godzin szczytu mieliśmy ludzi. Naprawdę powiem szczerze, że tak... imprezy w Tarnowcu są od 3 czy 4 lat się odbywają. To były na początku takie festyniki małe i widzieliśmy, że ludzie przychodzą. Przychodzą i z każdym rokiem coraz więcej. I jak Grzesiek po otwarciu Ogrodu Marzeń wspomniał, przyszedł ze mną zagadał i mówi do mnie: Viola, słuchaj, a może byśmy zrobili taki właśnie festiwal nasz własny, muzyki alternatywnej, my słuchamy muzyki alternatywnej. Ja mówię: ty, fajny pomysł. No i tak... udało się. Pierwszy, a teraz mamy drugi i mamy nadzieję, że będzie to impreza cykliczna. No, Rudniki od kilkunastu lat są na mapie stolicą jazzu, chociaż tak. To też jest wieś. Kto wie, może Tarnowiec będzie stolicą muzyki alternatywnej. No fajnie jest łamać stereotypy, a każdy festiwal kiedyś zaczynał się w jakiś sposób. Woodstock też kiedyś nie był specjalnie znany. Mówię o tym pierwszym amerykańskim Woodstocku. To było szczere pole, które gdzieś tam przeszło do historii i wiele wzorów ma i wiele festiwali się od tego odbijało. Ja wierzę i wiem to, że w Tarnowcu jest ogromny potencjał i ogromna energia tych ludzi, nie tylko ze stowarzyszenia, bo to i Rada Sołecka się włącza, i mieszkańcy niestowarzyszeni, i przyjaciele z innych miejscowości. No i ja też, choć z Tarnowcem mam tylko tyle wspólnego, że robiłem o nich reportaż, zakochałem się w tej wsi i zawsze się tam dobrze czuję i myślę, że każdy się tam może dobrze poczuć, jeśli przyjedzie. Panie prezes, to kosztuje przecież jakieś koszmarne pieniądze. Tak, kosztuje. W tym roku udało nam się napisać projekt w ramach 20-lecia odnowy wsi. Około 14 150 zł mamy. Gigantyczne pieniądze. Myślę, że sama woda mineralna na festiwalu opolskim. To znaczy mamy opłacone kosztuje. Jakby gwiazdę wieczoru oraz nagłośnienie, firmę akustyczną nagłaśniającą ze sceną, z oświetleniem. Natomiast resztę pieniążków to sponsorzy.
nasi tutaj lokalni sponsorzy. I to też nie są wielkie pieniądze? Nie są to wielkie pieniądze. Nie są wielkie pieniądze. Ale ziarnko do ziarnka. Ale wielki kapitał ludzki, czyli tak, praca ludzkich rąk, ludzi, którzy organizują. Ja dzisiaj po południu jadę i tam też jadę pomagać budować scenę, bo to chłopaki z Tarnowca wszystko robią. Trzeba pole wykosić, tak, pod festiwal. Wykosić, oznaczenia. Pole namiotowe wykosić trzeba też. Tak. A ja jeszcze jedno, jak artyści, te zespoły, do których, z którymi nawiązywaliście kontakt, reagowały na zaproszenie do Tarnowca? No bo myślę, że 3/4, o ile nie 4/5, nie ma pojęcia, gdzie ten Tarnowiec leży w ogóle. To znaczy, te zespoły w większości same się zgłaszały do Naprawdę? Mnie. Tak, same się zgłaszały, dlatego że ja tak myślę, że zespoły muzyki alternatywnej nie mają zbyt dużego pola do popisu, jeżeli chodzi o możliwość wykonywania swoich utworów gdzieś publicznie dla dużej ilości osób. A ja z doświadczenia wiem, bo uczę w szkole i mam uczniów, którzy grają muzykę alternatywną i właśnie mówią mi o tym, że nie mają takiej możliwości, bo jak są jakieś imprezy w mieście, no to zapraszają jakieś gwiazdy, natomiast pomijają te zespoły takie garażowe. A tu proszę, garażowe zespoły w Tarnowcu. Tak wspomnieliśmy o tym disco polo na początku. Ja czasem mam wrażenie, że disco polo ostatnio to słuchają najczęściej studenci niestety, bo to widać przy okazji różnych personaliów. No a ta prawdziwa muzyka musi sobie szukać jakichś własnych nisz. Jakichś kanałów dystrybucji. No i to fajnie właśnie, że taka impreza jest. Myślę, że to jest też właśnie szansa dla młodych ludzi. Ta nazwa Stowarzyszenia Tarnowiec Wczoraj, Dzisiaj i Jutro, no to jest skierowane do jutra, tak? Czyli dla młodych ludzi, którzy mają szansę zadebiutować, ale też dla młodego pokolenia, które słucha takiej muzyki. No, odkrywa starą muzykę. Tak. Choć ja w zeszłym roku widziałem, jak osoby starsze, często po 70, podrygiwały nóżką tam w rytm całkiem ostrej. Rówieśnicy Rolling Stonesów. No dokładnie, dokładnie. A moda na takie stare granie mocne też wraca. To zapraszamy do Tarnowca, najbliższa sobota, godzina 14. Oczywiście można przyjechać wcześniej i się... A zespół Hurt o godzinie 21. Dobrze, i ten zespół Hurt już za chwilę, także na antenie Radio Opole. Bardzo dziękujemy za wizytę w studiu. Loża radiowa.